Ja chcę wam powiedzieć, jeżeli ktoś nie zna Tomka, nie zna żony Tomka, nie zna żony Pawła, Kasi, którą poznaliście z podestu, ale nie znacie jej może osobiście, to jest też nienormalne, co tu się dzieje wśród nich, wiecie? Oni się urwali znikąd, po prostu Bóg ich złowił, Bóg ich dopadł i po prostu ich pochwycił, położył im na sercu, żeby robić to, co robią, nie dlatego, że Bóg im to włożył w serca, a oni to zorganizowali. Także jestem wdzięczny Bogu, że Bóg wybiera w nienormalny sposób ludzi sobie i mi się to podoba, bo dla każdego jest szansa. Amen? Amen. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tej poprzedniej sesji, jak i z wcześniejszych. Mam nadzieję, że wiecie, bo to ważne jest, żeby nie stracić tego, co zostało w nas zaszczepione. Bo łatwo jest wejść w taki ciąg, w którym będziemy szli na emocjach, wyjdziemy i tak właściwie to, o czym było. Więc zachęcam was, żebyście to, co do was trafia, żebyś w jakiś sposób, jeżeli masz serce do tego stopnia zdolne, żeby to zapisać, to zapisz. Jeżeli masz kartkę i długopis, zapisz. W jakiś sposób, bo to nie chodzi o to, co ja mówię, nie chodzi o to, co inni ludzie mówią, chodzi o to, co Duch Święty mówi. A jeżeli On coś do nas mówi, to warto chyba się dowiedzieć, co całe niebo do nas mówi. Więc bądźmy na to otwarci. Chcę was zachęcić do jednej rzeczy. Będziemy teraz szli głębiej i głębiej. I nie tylko w tym, co będziemy mówić, będziemy szli głębiej i głębiej, ale będziemy szli w doświadczeniu Jego obecności głębiej i głębiej. Dlatego chcę, żebyście z minuty na minutę byli coraz bardziej wrażliwi i głodni i z sekundy na sekundę coraz bardziej skupieni, bo to Boży Duch będzie nas zmieniał, Jego obecność. Dlatego zachęcam was, żebyś nie oczekiwał na jakiś dziwny moment na zasadzie, że ktoś z nas się o ciebie pomodli i wtedy się coś wydarzy. Oczekuj, że zanim w ogóle my pójdziemy do ciebie, aby się modlić, a będziemy się modlić, jest grupa modlitwy. Chciałbym, żebyśmy teraz to załatwili. Chciałbym, żeby wstały osoby z grupy modlitwy. Jak możecie, to wstańcie. To są, nie są osoby z przypadku, to są ludzie z Bożym Duchem. Wy też jesteście z Bożym Duchem, ale oni są z Bożym Duchem i mają w sercu, żeby pociągnąć zespół modlitwy, więc oni będą później podczas usługi modlitewnej o nas się modlić. Amen? Amen. Więc będziemy szli niżej i niżej, czyli głębiej i głębiej, czyli wyżej i wyżej. Jak już ustaliliśmy. I mam nadzieję, że wywnioskowaliście z tego, co tutaj mówiliśmy, z tego, co było na poprzedniej sesji, że chodzi o intymność z Duchem Świętym ku temu, aby On poprzez nas mógł manifestować swoją wolę tutaj na ziemi. I do tego potrzebna jest nam intymność, aby odebrać to, co On ma dla nas. I chcę wam powiedzieć jeszcze taką niezwykłą rzecz. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o naprawdę praktycznym wejściu w Bożą obecność, bo myślę, że każdy z nas jest tutaj w takim miejscu w życiu, gdzie chce się dowiedzieć, jak praktycznie wchodzić w Bożą obecność. Wielu ludzi z nas tego pragnie. Wiecie, wielu ludzi czasami myśli, że w to weszło. Chcę wam powiedzieć taki przykład. Jeżeli ktoś rodzi się, to jest taki trochę bez sensu przykład, ale pokażę sytuację. Jeżeli jakieś dziecko urodzi się w celi więziennej, i wyjdzie na spacerniak, on myśli, że wyszedł na wolność. A on dalej jest w więzieniu, tyle że na spacerniaku. I wielu z nas jeszcze nie weszło w pełnię tego, co Bóg ma dla nas, ale lekko umoczyło palec w tym, co Bóg ma dla nas. I wielu z nas myśli, to już to. Chcę ci powiedzieć, jest więcej. Więc to, co ty doświadczyłeś, to jest 0,1% tego, co ma dla ciebie Bóg. To jest dopiero wszedłeś w jakąś jedną tysięczną ułamka tego, co Bóg ma dla ciebie. Przez całe swoje życie nie dasz rady doświadczyć tego, co On ma dla ciebie. Ale mamy ten przywilej, że dał nam On życie tutaj na ziemi i że możemy żyć, możemy się tutaj na nowo narodzić, wrócić na właściwe tory, czyli być z Bogiem i wejść w osobistą relację z Nim. Zbawienia nam nikt nie zabierze, ale ja nie jestem usatysfakcjonowany tym, że jak umrę, to spotkam się z Bogiem w niebie. Ja chcę już teraz się z Nim spotykać. Cały czas. I wiecie co, kiedy nie rozumiesz, co to znaczy spotkać się z Bogiem, kiedy małolatą powiesz, ej, słuchaj, dawaj, spotkamy się z Bogiem. On ci powie, człowieku, pokręciło ci się pod beretem. Jak to się spotkamy z Bogiem? To znaczy, że pójdziemy pod obrazek i klękniemy? Ludzie nie mają zrozumienia, co oznacza spotkanie z Bogiem. A ja chcę wam powiedzieć, nie ma nic lepszego. O, nie ma nic lepszego niż Boża obecność. Naprawdę nic nawet się nie równa z tym, co to jest, kiedy wchodzisz w Bożą obecność. Masz kompletny odlot
i nie chcesz z tego wychodzić. I wiesz, co jest niezwykłe? Że to jest dla ciebie dostępne. I zależy to od ciebie, czy chcesz w to wejść, dlatego że nasz Ojciec w niebie, który jest dobrym tatą, chce nam to uwolnić nad nami, abyśmy mogli tego doświadczać. I Bóg już nam wszystko zrobił, wszystko nam dał i teraz jest nasz ruch. Czy my w to wejdziemy? I wchodząc w takie rzeczy, im głębiej chcesz wejść, tym bardziej zdesperowany powinieneś być. Chcę wtrącić tylko jedną rzecz. Jak wielu z was będzie jutro? Jeżeli ktoś nie podniósł ręki, pokutuj i podnieś. Jutro zaczynamy od rana na ogniu. Amen? I skończymy na ogniu. Dzisiaj też. Cały czas. Więc przyjdź jutro z oczekiwaniami, bo będziemy mieli niezwykły czas. Moje pragnienie jest takie, żebyśmy razem wspólnie doświadczali Bożej obecności. I rozmawialiśmy o tej intymności. Wszystko najpierw musi się rozpocząć od twojej intymności z Nim. Nie ominiesz tego procesu. Jakbyś chciał, możesz próbować na wiele różnych sposobów, nie dasz rady pójść dalej, jeżeli najpierw nie wejdziesz w osobistą relację z Nim. Tego potrzebujesz. I dla wielu ludzi jest to sajgo. No, oni nie rozumieją, co to jest. Ludzie w ogóle nie wiedzą, że można wejść w osobistą relację z Bogiem. I nie zapomnę tej podróży nigdy, kiedy jechałem w samochodzie z ateistą. Nie wiedziałem, że on jest ateistą. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Nie wiedziałem, że to jest ateista. I zacząłem mu mówić o Jezusie. Zacząłem mu mówić o tym, kim jest Jezus. Wiecie, bo nie każdy wie, kim jest Jezus. Oczywiście każdy wie, że to Jezus, to tak, postać boska, z nieba przyszedł i tak dalej. Ale nie każdy rozumie, co Jezus zrobił poprzez krzyż. Więc ja po prostu mu mówię o tym, o czym mówi Biblia, o Jezusie. I kiedy skończyłem, on mi powiedział tak, ja to wszystko wiem, ale ja w ogóle w to nie wierzę. I mało tego, on naprawdę znał Biblię. On mi mówił, gdzie i co jest napisane. On znał doskonale Biblię. Ja zauważyłem, wiesz, niektóre wyciągał takie wersety i mówił, gdzie są napisane, że ja byłem w szoku. On musiał nie tylko ją przeczytać, ale on musiał ją także studiować. Więc on znał Biblię. On powiedział, ja przeczytałem Biblię, ja także przeczytałem i Koran. I przeczytałem wiele innych różnych rzeczy. I dla mnie ta historia niczym się nie różni od tej historii, bądź od tamtej. I w tym momencie jestem przyparty do muru. Co ja mogę mu powiedzieć? Skoro on już zna wszystkie historie. Co ja mu zaimponuję, że Jezus umarł i zmartwychwstał, jak on o tym wie? Ale on w to nie wierzy. I teraz jest czas, aby Królestwo Boże przejawiało się nie w słowie, jak mówi Koryntian 4:20, ale w mocy. Gadaniną nikt nikogo nie zmieni. Nigdy nie przekonasz żadnego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pomyśl sobie, spotkaliście się na pewno z takimi ludźmi, być może przed nawróceniem byliście takimi ludźmi. Głosisz komuś Ewangelię, mówisz, słuchaj, umrzesz pewnego dnia, a jak umrzesz, to jest albo piekło, albo niebo. Wiesz, gdzie idziesz? Nie. A nie jesteś tym zainteresowany? Umrzemy, zobaczymy. Który normalny człowiek rzuca na wabank swoją wieczność? Kompletnie ślepy człowiek. Człowiek, który ma dwie ręce, dwie nogi i nie ma stwierdzonej żadnej choroby, nie odpowie w taki sposób. Człowiek nie pozwoli sobie mieć byle jakiej pracy i zawsze będzie zabiegał o lepszą. Mówimy tu o głupiej pracy podczas życia tu na ziemi, które się zaraz skończy. Ale kiedy mówisz do człowieka o wieczności, on mówi, umrzemy, zobaczymy. A ja mówię, ty jak piekło, to będzie ciepło. Człowiek odpowiada, jakby był kompletnie nienormalny. Wiesz dlaczego? Bo Duch Święty nie przekonał go o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I dla każdego innego, dla poszukiwaczy przygód biblijnych, którzy czytają tą literę, dla niektórych już tak litera nabiła w głowę wiedzę, że oni już nie wiedzą, co z tą Biblią robić. Znają ją na pamięć, czytają ją już w innych przekładach, a dalej nie znają Boga. Bo wiedza to nie to samo, co doświadczenie i znajomość Boga. Widzisz, ja się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej. Ja naprawdę znam dużo historii biblijnych. Ja byłem mistrzem na szkółkach niedzielnych, bo malowałem Arkę Noego na różne odcienie brązu. A inni zawsze ten sam brąz. Ja szedłem głębiej. Znałem historię. To było śmieszne, kiedy
Nastolatek siedział w pierwszym rzędzie, przyjeżdżał mówca z zagranicy i mówił o jakimś wersecie biblijnym, mówił, gdzie jest on napisany, a ja małolat mówię, nie, to było w Koryntian. Więc ja znałem Biblię, znałem tę historię, ale w ogóle nie znałem Boga. I Bóg nie jest zainteresowany, żebyś ty znał literę i na tym poprzestał. Bóg chce, żebyś to, o czym czytasz, żebyś tego doświadczył. Sama litera co robi? Zabija. Litera ci nic nie da. Znacie tych wszystkich komentatorów na Christian News? Wymiotować mi się chce, kiedy to czytam. Te bitki, ludzie. Jak mnie to przeraża. W ogóle to jest brak respektu do Ducha Świętego, kiedy idzie pojedynek w komentarzach. Kto kogo przekona komentarzem w internecie? To jest tylko mucka. Jak moi znajomi robią mucki w internecie, w komentarzach, ja mało tego, że usuwam, ja blokuję. Nigdy w życiu nie chcę cię widzieć. Dla mnie jesteś opętany, chłopie. Może trafiłem w kogoś. Amen. Chwała Bogu. Dziś mówimy, jak jest. Kościół potrzebuje przebudzenia. Więc moi drodzy, co ja mogę powiedzieć temu chłopowi w samochodzie? Mówię, to słuchaj, to ja ci opowiadałem o Jezusie w Biblii, a teraz ci opowiem o Jezusie w moim życiu. I mu przez kolejne 300 kilometrów, bo wiozłem go 500, opowiadałem mu o tym, co Jezus robił w moim życiu. I gość po wycieczce ze mną skończył tą dyskusję ze mną w taki sposób. Stary, jedno mnie inspiruje. Te twoje przekonanie i te twoje historyjki. To jest, to mówi. Widzisz, wszyscy gadają mi pustą gadaninę. A ty mi mówisz i czuję, że coś w tym jest. I wielu ludzi mówi, wow, ale z ciebie mówca. Zerowy. Ja nie jestem mówcą. Jakbyście mnie posłuchali kiedyś, ja nie jestem mówcą, ale jestem naczyniem. I ty jesteś naczyniem, które może użyć Duch Święty. I Biblia mówi, nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty przez was będzie mówił. To nie ty masz mówić. To Duch Święty ma przez ciebie mówić. I jednemu gościowi mówię. On mówi, zatrzymaj samochód, otwórz bagażnik i sprzedaj mi działkę tego towaru, który bierzesz. Bo kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi moc. Moc. I gość wyszedł i mówi, że przetrawi to od początku, bo musi być coś w tym. Mówiłem już to, niektórzy słyszeli to z was po 5 razy, ale powiem, usłyszysz to 6, dlatego że nie wszyscy to słyszeli. Byłem w Stanach i mówiłem pewnemu człowiekowi o Jezusie. Skończyłem, a on do mnie mówi, ha, jestem muzułmaninem. Okej? I wiesz co? I dla mnie jest śmieszne to, co wy robicie. Dlaczego? Bo wy mówicie, że kochacie swojego Boga, że Go tak miłujecie i że On jest takim waszym królem, królów i panem panów, a nie macie dla Niego czasu. A my 5 razy dziennie. I co Mu powiesz? I co Mu powiesz? Ja mówię, to poczekaj chwileczkę. Duchu Święty, tak nie może być. Mówię, okej. Więc mów do mnie teraz. Mów. Ile razy się modlisz dziennie? 5? A ile rok ma dni? 365? To mnożymy. 365 razy 5. I ile już lat tak ciągniesz? On mówi 30. To mnożymy razy 30. Kolego, 54 tysiące modlitw i 0 odpowiedzi. Twój Bóg nie istnieje. Kiedy my się modlimy, mamy chodzić w odpowiedzi nieba na ziemię, rozumiesz? Mówię, bo ja się modlę 2 razy i on mi 4 razy odpowiada. Bo mam jeszcze wybór. A ty, wiecie, ale oni są naprawdę radykalni. Ja widziałem, byłem kiedyś w hotelu w Afryce i winda się zacięła i wychodziłem tylnymi drzwiami. Wychodzę tylnymi drzwiami z 5. piętra na schodach pożarowych, a gość na dywanie leci. Przed nikim nie gra. Radykalizm. Głód, desperacja. Wiesz co, dzisiaj wielu ludzi mówi, o jakie niebezpieczeństwo nad Europą, radykalny islam. Ja ci powiem, co jest niebezpieczeństwem. Śpiący kościół, a nie radykalny islam. To jest dzisiaj problem. Dlatego, że my musimy wziąć moc Ducha Świętego, wziąć zbroję Bożą, i jak demony będące w życiu muzułmanów spojrzą na nas, na tego, który jest w nas, to uciekną. Amen.
Jest napisane, diabeł spojrzy i to, co mówił dzisiaj nasz rano... Jak wy to mówicie? Co? Prelegent? I ucieknie! Żartuję. Więc słuchajcie, my musimy wziąć moc Ducha Świętego nad swoim życiem. Diabeł w ogóle nie powinno dochodzić do konfrontacji. Powinieneś tylko wejść i demony powinni trzeszczeć i uciekać. Bo jest większy ten, który mieszka w nas. Ale widzisz, to nie chodzi o teorię. To nie chodzi o to, co ty wiesz. To chodzi o to, co ty masz. Wielu ludzi wyciąga psalmy i krzyczy: siło moja, opoko moja, twierdzo moja, tupiesz nogą. W imieniu Jezusa oddal się ode mnie wrogu. A diabeł się... Bo niezważne, czy znasz psalmy, ważne, czy znasz pasterza. To jest sekret. Nieważne, ile znasz historii z Biblii, ważne, ile masz realności. Wiesz, kogo boi się diabeł? Jezusa. On nie boi się twojego klepnięcia piętą. On boi się Jezusa. I jak to jest, że na niektórych konferencjach widzisz: w imieniu Jezusa wyjdź z niej! I poszedł. I ty później przypominasz o swoim znajomym, który też ma problemy demoniczne, idziesz do niego i mówisz: w imieniu Jezusa wyjdź! A ten: nie! Jak to nie? Jak ci diabeł może powiedzieć nie? Diabeł nie będzie się bał ciebie i twojego. Diabeł się boi Jezusa. A wiesz, co Jezus? Wiesz, co to jest Jezus? Wiesz, kto to jest Jezus? To nie 5 liter. To nie obrazek. To obecność żywego Boga w twoim życiu poprzez Ducha Świętego w tobie. I tego się boi wróg. Ducha Świętego. Ale żeby być i chodzić w obecności Ducha Świętego, musisz w to wchodzić i się tym napełniać. Tak jak twój samochód traci paliwo i musisz dotankować, tak ty musisz pielęgnować swoją relację z Duchem Świętym. I osobistą relację z Duchem Świętym możesz tylko i wyłącznie z wiele elementów i wiele dróg, jak wchodzić w obecność Ducha Świętego, ale jedną z nich to jest intymność, której wielu z nas nie potrzebuje, bądź uważa, że to jest niepotrzebne. Czy tam jest jakieś wzajemne kółko wzajemnej adoracji? Co tam się dzieje? Słuchajcie, nie przeszkadzajmy innym. Słuchajcie, potrzebujemy osobistej relacji z Duchem Świętym. Osobistej. I chcę wam powiedzieć... Teraz Duch Święty jest tutaj. Powiem wam, jak to działa w praktyce. Duch Święty jest tutaj. I byłem na innym spotkaniu, na którym Duch Święty zaczął uzdrawiać ludzi, którzy podczas słowa słuchali po prostu. I ludzie wstawali i krzyczeli: uzdrowiony, uzdrowiony, ból odszedł, ręka się wydłużyła, palec, mogę ruszać, słuch wrócił. Byłem na takich spotkaniach. Nie modlisz się o ludzi, nie zapomnę spotkania w Ekwadorze. W tym roku byliśmy na spotkaniu, zrobili wielkie spotkanie uzdrowieńcze. I tam, wiecie, będzie się działo. I przyszli ludzie. I słuchajcie, uwielbienie, oni przed lokalem jedzą chrupki. Słowo, oni jedzą kanapki na sali. I czekają, kiedy będzie modlitwa o uzdrowienie. I jeden gość, nie żartuje. Ja często opowiadam w śmieszny sposób, ale to jest prawdziwe. I była kolejka do modlitwy o uzdrowienie. Ja już co osobę to już się słabiej czułem. A jeden z telefonem przeglądał Facebooka w kolejce do modlitwy. I nie wiedział, że kolejka poszła szybko, i kiedy mnie zobaczył? Ja mówię: nie trać swego i mojego czasu. Idź i pokutuj. Idź i pokutuj. I ci wszyscy obserwatorzy i gadacze wyszli i zostali ludzie głodni Boga. I wiecie, co się zrobiło? O tak, atmosfera się zmieniła. Fizycznie się atmosfera zmieniła. Fizycznie. I ludzie zaczęli być uzdrawiani w sektorach pojedynczo. I wychodzili. I później przyszła do modlitwy ekipa ludzi. I 25 osób, jeden po jeden, zostali uzdrowieni. Jeden człowiek ponad 60-letni, który był od urodzenia głuchy, odzyskał słuch.
I cała rodzina to potwierdziła. Wiecie, jak uzdrowienia spływały? O tak, bądź zdrowy, bam, zdrowy. Następny, bam, zdrowy. Next, one. Przychodzi 12-letni chłopak. Ja patrzę na niego, co 12-latek będzie chciał? A on tak, żeby Duch Święty mnie dotknął. W naszych kościołach 12-latkowie grają w piłkę na podwórku podczas spotkań. A tam przychodzi 12-latek z czerwonymi oczami i mówi, chcę, żeby Duch Święty mnie dotknął. Mówię, to ja mogę zrobić tylko jedno, poprosić o to Ojca, Duchu Święty, dotknij go, proszę Cię w imieniu Jezusa. I godzinę w łzach na podłodze. Wyobrażasz to sobie, jaki tam był obraz? I Duch Święty, i później wracasz do Polski. Ja chcę mówić o realnych rzeczach. I później tak, mówisz i masz wrażenie, że coś się z tobą zmieniło, bo na spotkaniach się nic nie dzieje. I idziesz do pokoju i mówisz, Boże, wybacz mi, gdzie jest mój błąd? Tam się dzieją takie rzeczy, tu się nie dzieje nic. I zacząłem się modlić, pytać, o co chodzi? I Bóg mówi, to nie ani kwestia twoja, ani moja. To kwestia postawy serc, ludzi, tego, co oni chcą. Ludzie przychodzą i zrobili sobie kluby z kościołów. Hobby z konferencji. Wiecie, na konferencji w Polsce dużo się fajnych rzeczy dzieje. Można poznać dziewczyny, można poznać chłopaków, nawróconych, nie przeklinają, będą pewnie wierni. Wiele pozytywnych rzeczy można na konferencji zdobyć. Ja widziałem ruchy ludzi wprost, którzy mówią, ja jadę na konfę po dziewczynę, bo tam jest wierząca. Mówca mówi, a chłopak z dziewczyną, która, gdzie? Wolna, niewolna? On nie wie, o czym była konferencja. Ale moi drodzy, kiedy my zapragniemy obecności Bożej, pamiętajcie, Duch Święty to dżentelmen. Duch Święty to dżentelmen. Wielu z nas myśli, że On o nas nie wie nic. A ja ci powiem, co On o nas wie i co mówi Biblia. On wie, kiedy ty siadasz i kiedy ty wstajesz. Cytuję cały czas Biblię. On wie, ile masz włosów na głowie. On wie i ma policzone twoje kroki. I on powiedziane jest, że zna twoją myśl z daleka, zanim ty wypowiesz. Więc jeżeli ktoś zna twoje ilość kroków, włosy, wie, kiedy siadasz i wstajesz i zna twoją myśl z daleka, to znaczy, że macie prześwietlonego 24/7, nawet kiedy śpisz. Cały czas. Więc kiedy ja zdałem sobie z tego sprawę, że On mnie obserwuje cały czas, 24/7, calutki czas. Jestem na radarze, rozumiesz? On mnie widzi cały czas i obserwuje, przygląda mi się, patrzy na mnie. Skąd wiem, że On na mnie patrzy? Skąd ja to wiem? Bo Biblia mówi, że duch, że oczy Pana przechadzają ziemię i poszukują sprawiedliwych serc, które Go szukają. Więc Duch Boży dzisiaj, teraz, tu się porusza i przepatruje twoje serce. Czy ty przyjechałeś na rozrywkę, czy na Niego? Czy chcesz Go? Czy chcesz posłuchać fajnego uwielbienia? Jest fajne. Ale nie przyjechaliśmy tu na fajnych mówców i fajne uwielbienie. Przyjechaliśmy tu dla Ducha Świętego, dlatego żeby On nam objawił Jezusa. A jak ktoś pozna Jezusa, to pozna i Ojca. Jesteśmy tu, aby Go poznać. I potrzebujemy być zdesperowani ku temu, aby Go poznać. I wielu z nas oczekuje, wiecie, rozmawiałem z człowiekiem, który ma udokumentowane 300 wskrzeszeń. 300 wskrzeszeń medycznie udokumentowanych. I on głosił w Polsce. 2 lata temu. Czy ktoś go kojarzy? To był, ten był. Hogan. 300 wskrzeszonych ludzi. Głosił w Kaliszu. Dla niego nie ma takiej przeszkody jak choroba. W cudzysłowie dla niego. Poprzez moc, którą ma Ducha Świętego. I po konferencji, nikt wam tego publicznie nie powie, ale ja się na to porwę, wyjeżdżając z Polski powiedział, jestem w szoku. Pierwszy raz taka sytuacja. Nic się nie działo. Mówi, jestem zszokowany i zdruzgotany. Nic się nie działo. Musimy zrozumieć, że to nie zależy od mówcy. Wiesz, że tu może przyjechać Reinhard Bonnke
Daniel Kolenda, wszyscy bohaterowie, o których czytasz, mogą wstać z martwych, Wicklesford, mogą przyjechać, Piotr wstanie z martwych, Eliasz, Elizeusz, staną tu na podeście, a jeżeli ty nie otworzysz serca, nie wydarzy się nic. Dlatego, że Bóg patrzy przez całą tą chmurę i otoczkę, którą masz, centralnie w twoje serce. I Biblia mówi w Jana 4,23: lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Werset następny. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Więc wiesz, że jeżeli On na ciebie patrzy 24/7 i zdałem sobie z tego sprawę pewnego dnia, Duch Święty mi to otworzył oczy, bo ja pajacowałem. Ja od poniedziałku do soboty żyłem, jakby Boga nie było. A w niedzielę prasowałem koszulę, zapinałem guziczki, nakładałem marynarkę, pastowałem buty, wkładałem dziesięcinę do kieszeni. Mówię, o tyle to tam nie zbiednieje. I przychodziłem do kościoła. Siostry, bracia, chwała Panu. O, halleluja. Znasz te ruchy, że aż się wymiotować chce? Niekiedy słyszysz ludzi, którzy leją wodę? Halleluja. I ty widzisz, jak on naciąga strunę. Struga pawiana. I wiesz, z kogo on struga? Nie z ciebie. I Bóg patrzy i mówi: co ty wyrabiasz? I tak pajacował Izrael. Szli, zdradzali Boga, jest napisane, pod każdym drzewem, na każdym pagórku, byli mu niewierni. To znaczy, że go w ogóle, ale to w ogóle nie szanowali i z nim nie spędzali czasu. Ale święto przychodziło, ofiarki, baranki, koziołki, woły, kadzidło. I wiecie, co Bóg powiedział w Izajasza? Wiecie, co powiedział? Dosyć! Zbrzydło mi! Przestańcie to robić! Robicie cyrk! Nie chcę tego! Mam to w obrzydzeniu! Dość tego! Nie chcę tego! Wasze serca w ogóle są gdzie indziej! Dosyć! Mam w obrzydzeniu to! Poczytaj sobie, jak Bóg tam jedzie z nimi. Mówi: dosyć tego! I my myślimy, że Bóg nie obserwuje i nie widzi nas i nie odbiera tego, co jest w nas. I wielu ludzi, ja też tak żyłem. Sobota, melanż. Raz z klubu nocnego centralnie do kościoła. Wszedłem na bombie, podpierałem się pod krzesłem. Chwała Panu. Halleluja. Halleluja, la la la. I pajacujesz. Wiesz, po co ja to mówię? Bo Duch Święty chce, żebyśmy o tym mówili. I później ja wracam do domu, wpęd i następna niedziela. Haj, bracia, siostry, zasmucamy Ducha Świętego. I kiedy do mnie to dotarło, co ja wyrabiam? Pokuta. Zginasz kolana i błagasz o litość, bo go zasmuciłeś. Bo robisz sobie z niego żart, bo jesteś mu niewierny. Co to znaczy być niewiernym Bogu? To oznacza to, że kiedy deklarujesz mu: Panie mojego życia i Królu i Stwórco, o, oddaję Ci całe moje życie. Chrześcijański żart, wiesz jaki? Oddaję Ci całe moje życie. Powinno być: oddaję Ci wszystkie moje niedziele od 10 do 10.45. Oddaję Ci całe moje życie, całe moje pieniądze, cały mój czas. Mój potencjał, w ogóle to generalnie cały jestem Twój i w swoje. Zadam Ci pytanie, nie odpowiadaj. Kiedy ostatni raz pokutowałeś? Jeżeli idziesz dalej niż 24 godziny, to znaczy, że przez 24 godziny ani razu nie zraniłeś Ducha Świętego. Więc teraz pytanie, albo jesteś chodzący ideał, albo nie wiesz, że go zignorowałeś i zasmuciłeś. Co oznacza to, że nie masz świadomości, że On jest cały czas przy tobie.
Wiecie co, myślałem, że pokuta to jest po wielkich sprawach. Zdrada żony, męża, pobicie kogoś. Kiedy zrozumiesz, jak cenny jest Duch Święty, że to jest osoba wyjątkowo delikatna i czuła, że Ciebie obserwuje i widzi, że chce Ciebie prowadzić i Ciebie przeprowadzić w zwycięstwie przez to życie, a Ty ciągle ignorujesz, cały czas odwracasz się w drugą stronę, Ty go ranisz i kiedy do Ciebie to dojdzie, jedno, co Ci tylko przychodzi na myśl, zgiąć kolana i błagać o litość i powiedzieć to, co Dawid powiedział. Nie odbieraj mi Ducha Świętego. Dawid był gotowy zostawić wszystko. Królestwo, cokolwiek, dziecko mi zabierz, ale nie odbieraj mi Ducha Świętego. Bo kiedy doświadczysz Ducha Świętego i Jego obecności, Jego wolności, gdzie Duch Pański, tam czytamy, jest wolność, kiedy tego doświadczysz, Twoje życie się rozpromieni i będziesz chodził w pełni euforii. Czy to oznacza, że nie będziesz chodził w problemach? Problemy będą, ale w ochronie Ducha Świętego w Tobie i w mocy krwi Jezusa te problemy Cię nie skażą. I chodzisz cały czas w niesamowitej euforii Ducha Świętego w Tobie. To jest niezwykłe. I kiedy my się nauczymy wchodzić w osobistą relację z Duchem Świętym, Twoje życie kompletnie się zmieni. Cały czas. Wiecie co? Idę, zaczyna się dzień. Zaczynasz robić różne rzeczy. Idziesz. Pętla ci się na szyi powoli zaciska. Nie wiesz, o co chodzi, ale czujesz, że jesteś coraz bardziej ściśnięty. Znacie to? I idziesz dalej. Pętla ci się zaciska coraz bardziej. Czujesz, że ci brakuje tego wewnętrznego tlenu. I mówisz, przecież wszystko gra. Dzieci zdrowe, praca jest, wypłata jest, podwyżka w drodze, żona mnie kocha, wszystko gra, z teściową bez spiny, ale czujesz, że ci się zaciska. Jak ja dziękuję Bogu, że zrozumiałem, co ten zacisk oznacza. Pamiętacie, kiedy w Starym Testamencie obłok za dnia i słup ognia w nocy prowadził Izrael. Prowadził ich słup za dnia, obłok za dnia i słup ognia w nocy. On ich prowadził. I oni musieli być czujni i patrzeć, kiedy obłok się porusza. I kiedy obłok się poruszał, oni musieli się poruszać za obłokiem. I wielu by powiedziało, wow, chciałbym być w tamtych czasach i widzieć obłok za dnia i słup ognia w nocy. Bracie i siostro, jest lepiej mieć obłok wewnątrz ciebie niż nad tobą. Nie zazdroszczę im. Wielu ludzi by powiedziało, a ja zazdroszczę Mojżeszowi. Bo Biblia mówi, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem twarzą w twarz. Moi drodzy, ja mu nie zazdroszczę, bo on rozmawiał z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, a ja rozmawiam z Bogiem jako syn i ojciec. I to jest coś głębszego niż przyjaciel z przyjacielem. Ja nie zazdroszczę w Starym Testamencie akcji, które widzieli. Płomień ognia. Ja się cieszę, kiedy ten płomień płonie we mnie cały czas, a nie jest tylko przede mną. Ja się cieszę, kiedy mam go osobiście. I kiedy ten płomień się poruszał, bądź słup obłoku, oni musieli się za tym poruszać. Kiedy się nie poruszyli, przyjeżdżali Amalekici i ich tukli. Wojska przeciwne, wojska wroga. I Duch Święty, jest, Biblia mówi, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych Duch Boży prowadzi. Tym samym obłokiem, obłok Ducha Świętego, Duch Święty chce cię prowadzić. I kiedy on idzie w prawo, a ty idziesz w lewo, czujesz zacisk, bo gdzie Duch Pański, tam wolność, a wolność ci się skończyła. Więc to jest alarm. I wtedy co ja mogę zrobić? I znalazłem moje miejsce ukryte, w którym spotykam się z nim na nowo. I powiem wam wprost, jak to jest. Jak najszybciej uciekam do jakiejś komory zamkniętej, o czym mówi Biblia. Gdziekolwiek, nawet samochód. Zamknąć samochód, wyjechać do lasu. Zamknąć się gdziekolwiek samemu. I w końcu kiedy... Pokażę ci, co ja robię. Otwierasz swoje serce i zaczynasz wyć.
gdzie jesteś? Gdzie jesteś, bo dalej nie idę? Mojżesz powiedział wprost, jeżeli nie pójdziesz z nami, my wolimy zostać na pustyni, niż iść do ziemi obiecanej. My mamy iść bez ciebie? Nie ma szans. Kiedy zrozumiesz Jego obecność, zalewa cię. I później odpalasz fragment, w którym jest napisane, nie bądźcie wielomówni w modlitwach. Jak być wielomównym, jak ty już masz gardło zaciśnięte z emocji i z doświadczenia Jego miłości i po prostu ryczysz. I mówisz, jedno słowo ci wtedy idzie. Dziękuję. Dziękuję. A kiedy on widzi dziękczynienie otwiera następne drzwi do zejścia do poziomu głębiej. I z chwały w chwałę głębia przyzywa głębie. Z objawienia w objawienie. I raptem mówi, mało tego, że ci wybaczam, to chcę cię użyć. I zdajesz sobie sprawę, że król chwały, Pan zastępów, mówi do ciebie, do małej trzutki, nie lękaj się, upodobało mi się objawić ci królestwo, jesteś mój. Takich rzeczy nie zrozumiesz, jeżeli nie doświadczysz. Więc musisz wejść w osobistą relację z Duchem Świętym. Kiedy tego skosztowałem, moja modlitwa jest regularna. Panie, mogę stracić wszystko, i w tym wszystko naprawdę zawiera się wszystko, ale nie Twoją obecność. Panie, gdyby moja, to jest moja modlitwa, Bóg wie, jest mi świadkiem, że nie kłamie. I mówię to tylko po to, żeby Was zainspirować. Jeżeli moja stopa zeszłaby w lewo bądź w prawo od ścieżki, którą mi wyznaczyłeś, złam mnie i mnie zatrzymaj. Ale nie pozwól mi, abym stracił Twoją obecność. I Dawid to wyłapał. Mówi, nie odbieraj mi Ducha Świętego. Nie odbieraj mi go. Bo jak mi go odbierzesz, to co mi zostanie? Nic. I kiedy go doświadczysz Jego obecności, czy mógł prosić? Kiedy doświadczysz Jego obecności, będziemy teraz schodzić głębiej i głębiej. Kiedy wejdziesz w to, kiedy On cię dotyka i nasyca, Twoje życie całkowicie się przemienia. Pamiętacie te dni, w których się nawracałeś? Pamiętasz ten prąd? Pamiętasz ten ogień? Pamiętasz ten płomień? Pamiętasz to namaszczenie? Pamiętasz tą gorliwość? To trzeba pielęgnować. To trzeba rozniecać. To trzeba cały czas utrzymywać. Jest cena do zapłacenia. Nie moje, Panie, ale Twoje. Nie moje plany, ale Twoje. Oto jestem. Przyjmij mnie. Jestem słaby. Nie mam tożsamości. A może nigdy o niej mi nie powiedziałeś? Bo nigdy Cię nie słyszałem. Zmień mnie. I wtedy przychodzi powiew. Świeży powiew. Powiew Ducha Bożego. Tego samego, który bada głębokości Boże. I wiesz co? Kiedy wchodzisz w tą obecność, nie ma ani jednej osoby na tej ziemi, takiej drugiej jak On. Nie ma ani jednej rzeczy, ani jednego wydarzenia, ani jednego doświadczenia, które by równało się choćby w 1% z tym, co daje Jego obecność. I kiedy Ty go doświadczysz, Ty nie zostaniesz taki sam. Nie ma takiej opcji. I kiedy Ty będziesz szedł, wstawał z łóżka, popadniesz w obsesję i powiesz, Duchu Święty, jesteś? I kiedy usłyszysz, że go nie ma, nie odbierzesz obecności, nie wstawaj. Zaciśnij pięść. Powiedz, gdzie jesteś? Nie opuszczaj. Potrzebuję Ciebie. I idziecie razem w ramię. Przychodzi moment sytuacji i kontrowersji, gdzie cały Twój człowiek w środku buzuje, aby wybuchnąć na coś, co się dzieje. I masz świadomość, że On jest obok Ciebie. I słyszysz Jego cichy głos. Zostaw. Przejdź obok. I opuszczasz sztorm. Nie ranisz innych, inni nie ranią Ciebie.
idziesz dalej. Dajesz mu powody do radości, dlatego że idziecie razem przez życie. I wtedy idziesz. I on cię najpierw zaczyna leczyć. Najpierw zaczyna cię szlifować. Najpierw odcina od ciebie te wszystkie smrody, które zakorzeniły się w tobie przez całe życie. Odcina od ciebie ból, zranienie, zgorzknienie, nieprzebaczenie, ciężar i pierwsze, co doświadczasz z Duchem Świętym, to wolność. Wolność. I zaczynasz pływać. I raptem Bóg zabiera cię na przejażdżkę i mówi, otwórz Ezechiela. I czytasz o wejściu po kostki. I Bóg mówi, ty dopiero trąciłeś. Czy jesteś gotowy, aby porwał cię mój nurt? I ty mówisz, Panie, przecież dopiero zaczynam. A on ci mówi, jestem nieograniczony. Mam dla ciebie więcej. Tylko mi pozwól, tylko pozwól. Pozwól, bo respektuję twoją wolną wolę. Okej, Panie, daj mi więcej. Po kolana. Czujesz coś nowego. Ludzie na ciebie patrzą i mówią, co ty robisz? Nie przesadzaj. Powoli stajesz się radykalny. Przecież on zmieni twoje plany. Przecież on wywróci twoje życie do góry nogami. Co ty robisz? A ty mówisz, jeszcze nikt się na nim nie zawiódł. I wtedy mówisz, Panie, to było wyznanie wiary. Dzięki ci za to, co dałeś. Nie wiem, czy jestem gotowy pójść dalej. Już wszyscy w kościele patrzą jak na wariata. W ogóle to mi nie wierzą. 2 miesiące temu się nawróciłem, dziś już doświadczam ciebie. Idź dalej. Nie porównuj się z innymi. Nie porównuj się z innymi. Nie bądź bardziej gorący od innych. Zacznij płonąć wedle standardów biblijnych. Mówi, zrób ten krok. Idziesz krok dalej. I masz po pas. Panie, momentami czuję, że tracę kontrolę. To jest to. Pozwól mi przejąć stery twego życia. Ale Panie, powoli nie nadążam ze swoimi planami. Zostaw. Kto miłuje i próbuje zachować swoje życie, straci je. Wyrzeknij się wszystkiego dla mnie, a jak przyjmiesz Królestwo Boże wpierw, wszystko inne dam ci za darmo. Ale Panie! To wygląda, jakby miał wyjść z łódki! O to chodzi. Wyjdź z niej, bo chcę zabrać cię na głębiny. Głębia przyzywa głębie. Wyjdź! Panie, ale ja mam wrażenie, że nie będzie odwrotu! Pozwól mi, no pozwól. Kto stanie i wyjdzie z szeregu? Cały Izrael naprzeciwko Goliata stał w szeregu. Przyszedł młody, rumiany, rudy. Z plastrami miodu i sera. Dla braci. I spojrzał na Goliata. A Goliat wychodził, machał mieczem, a Izrael biegał jak spłoszone owce. I Dawid mówi, co wy robicie? I kiedy usłyszał, że Goliat lży imię Boga, mówi, teraz przegiął. I wyszedł z szeregu. Jako jedyny. I wszyscy powiedzieli, co ty robisz? Wracaj na łąkę. Wracaj na łąkę. Nie, bo Pan jest ze mną. Pan jest siłą moją. Pan jest opoką moją. Pan jest twierdzą moją. I on to mówił poprzez pryzmat doświadczenia. I mówi, kiedybym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo Tyś, Panie, ze mną. Ty wychodzisz w swoim imieniu, a ja wychodzę na Ciebie w imieniu mojego Pana Boga Najwyższego i Cię zabiję i odetnę Ci łeb. I go zabił i odciął mu łeb. Bo Bóg był z nim. I później Dawid scudzołożył, zamordował, okłamywał, a Bóg go podsumował. Człowiek według mojego serca. Panie, Saul nie scudzołożył i nie zamordował, a Dawid zamordował i scudzołożył. I ty Saula odrzucasz, a Dawida bierzesz. Mało tego, że bierzesz, to jeszcze w miejsce jego. Mało tego, że w miejsce jego, to jeszcze tego nazywasz człowiekiem według swojego serca. Co ty robisz, Panie? A Bóg mówi, spójrz, jak on wchodził w moją obecność i jak rozkoszował się.
I kiedy czytasz psalmy, czytasz, gdzie Dawid mówił, kiedy obudzę się, nasycę się widokiem Twoim. Rozumiesz? On wstawał i on nie szedł liczyć złota, które miał. On szedł i nasycał się widokiem Pana. W Tobie pełnia mojej radości, on mówi. Wow! Chcę Was zachęcić. To nie przyjdzie przez nałożenie rąk. To nie przyjdzie. Dlatego, że pojedziesz na fajną konferencję. Chcę Ci powiedzieć, kiedy to przyjdzie. Kiedy powiesz, Panie, stawiam kreskę i czas na nowy sezon w moim życiu. Był czas, kiedy się uczyłem, kiedy ciągle robiłem z Ciebie szpital, kiedy ciągle przychodziłem poraniony i kiedy ciągle miałem wyrzuty. Panie, czas, abym wszedł w to, co masz dla mnie. I wtedy Bóg mówi, zrób ten ostatni krok w tej rzece. Wejdź głębiej. O, Panie, nie będzie odwrotu. Zrób to. A Bóg mówi, to jest wolność. I raptem widzisz, że nie tracisz gruntu pod nogami, a jednak straciłeś kontrolę nad tym, gdzie idziesz. I Bóg cię niesie w nieznane. I towarzyszą ci zwycięstwa. I miłość, i pokój, i radość. Owoce Ducha. I chodzisz w Nim. Duch Święty. On jest tutaj. Jego oczy przepatrują dzisiaj tą salę. I szukają choćby jednego Dawida. Choćby jedną Esterę. Czy jest tu jakiś Dawid? Czy jest tu jakiś człowiek? To jest pytanie Boga. Tak mówi Pan. Czy jest tu jakiś człowiek, który wyjdzie z szeregu? Czy jest tu jakiś człowiek, który porzuci swoje i pójdzie za moim? Czy jest tu jakiś człowiek, który jest gotowy powiedzieć, Panie, teraz Ty. Nic się nie liczy. I kiedy Go poznasz, wszystko Ci zblednie i będzie Ci obojętne. Dlatego, że Jego obecność. Drodzy, będziemy się teraz po prostu modlić. Podniesiemy uwielbienie. Będziemy po prostu płynąć. Niech Jego Duch się porusza. On będzie szedł między rzędami. Będzie przechadzał się i raptem jest. Serce szukające. Idzie dalej. Jest. I on dzisiaj wzbudza swoich wojowników. Twój ruch. Twój ruch.